Nowa oprawa, nazwa czołówka i nowy prowadzący, ale przede wszystkim nowa treść. Po tym jak w środę kanał TVP Info przestał nadawać, a o 19.30 zamiast wydania wiadomości pojawiła się tylko zapowiedź zmian, te nadeszły. Ale co dalej? Zanim zaczęto informować o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie, pojawiła się definicja programu informacyjnego, która miała wytłumaczyć kierunek zmian. Prowadzący kontynuował środową zapowiedź tego, jak zmienią się media publiczne i prezentowane w nich treści. Dawno nie czekałem tak na godzinę 19.30, żeby zobaczyć, co wydarzy się na antenie Telewizji Polskiej, kanału pierwszego. Na pewno zaskakujące jest wyłączenie kanału informacyjnego całodobowego TVP Info. Ja oglądałem wczoraj program informacyjny o 19.30 w Telewizji Polskiej. Można pokazywać inaczej, można pokazywać i omawiać Polskę w inny sposób niż to, co było przez ostatnie lata robione. Jako pierwszy pojawił się materiał wyjaśniający, jak Telewizja Polska działała przez ostatnie lata. Później mówiono o budżecie państwa, środkach z Krajowego Planu Odbudowy i wygaszeniu mandatów posłów Kamińskiego i Wąsika. Nie zabrakło informacji ze Stanów Zjednoczonych, Czech, Białorusi i Izraela. Zdaniem polityków i ekspertów zmiany są konieczne. Polska się zmienia i musi się zmienić też telewizja publiczna, która w ostatnich latach publiczną nie była. No, była telewizją, która była telewizją rządową. A nawet bym powiedział, mocnych słów bym użył, bardziej telewizją pisowską. Proszę zwrócić uwagę na każdy program, który był prowadzony, zawsze z tezą. I właściwie od godziny 17 do 22 zawsze była powtarzana ta sama teza, jak to rząd jest wspaniały, jak Polska się świetnie rozwija, żadnych problemów nie ma, a przeszkadza tylko opozycja. I taka była mniej więcej ramówka. Chciałbym, żeby nie było to udawane przywrócenie obiektywizmu i rzetelności dziennikarskiej. Te media mogą mieć cały czas jakieś, powiedziałbym, jakieś odchylenie, to jest rzecz normalna w różnych mediach, natomiast tak, żeby widz nie miał poczucia, że ma do czynienia z propagandą rządową tej czy innej partii, czy takiej czy innej koalicji. To nie było przejęcie telewizji publicznej, to było tak naprawdę oddanie tej telewizji obywatelom i obywatelkom. Sprawienie, żeby media publiczne były prawdziwie publiczne, bo PiS je po prostu zawłaszczył i zamienił w taką propagandę gierkowską, propagandę sukcesu, propagandę szczucia na opozycję, propagandę szczucia na innych ludzi. I uważam, że to było naszym obowiązkiem jako nowej koalicji rządzącej, by media publiczne oglądane przez miliony osób w Polsce w końcu mówiły prawdę. Wśród polityków PiSu sprawa Telewizji Polskiej budzi wiele emocji, choć to także ma swoje uzasadnienie. Z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości ta sytuacja, w której oni mają decydujący wpływ na to, co i jak pokazują media publiczne, no to jest to dla nich tak naprawdę być albo nie być. Więc właściwie tak naprawdę każdy dzień, kiedy TVP Info i Wiadomości działały, no to były oczywiście dodatkowe punkty dla tej nowej opozycji, jaką dzisiaj jest PiS. No i widać wyraźnie, że tutaj chodzi o to, żeby te zmiany w telewizji spowolnić. Widzę wielką panikę, tak? Samo jechanie na Woronicza, urządzanie protestów w obronie TVP. Oni się po prostu boją. TVP, media publiczne podporządkowali sobie do celów politycznych w ostatnich latach i wiedzą, że bez tej takiej propagandy, bez zawłaszczenia tych mediów nie będą mieli dobrych wyników wyborczych, a zbliża się kampania samorządowa, zbliża się kampania do Parlamentu Europejskiego. Ja wiem, że niektórzy chcieliby, oczekiwali być może w innym stylu. Natomiast ja powiem, efekty są ważne, to znaczy, żeby telewizja wreszcie była telewizją publiczną. Politycy zapytani o zmiany także w ośrodkach regionalnych na razie za wiele nie zdradzają. Mam nadzieję, że powrócą do mediów publicznych, czy tych lokalnych, czy ogólnopolskich, dziennikarze, którzy byli w nich przez lata i którzy zostali przez rządy Zjednoczonej Prawicy usunięci, no po prostu zniszczeni. A tego nie wiem, pani redaktor, ja telewizją się nie zajmuję. Pracuję w Komisji Finansów Publicznych i Gospodarki. To są dla mnie obszary ważne. Proszę rozmawiać z ministrem kultury na ten temat. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.